Pani marszałek, Wysoka Izbo. Czy przedstawiciele rządu wiedzą, jak bolesne są chwile, kiedy chowamy swoich najbliższych? Zwłaszcza wtedy, kiedy wiemy, że zginęli oni w szczególnych okolicznościach. Wtedy analizuje się każde słowo, każde zachowanie. Wtedy najbliżsi zastanawiają się, w jaki sposób potraktowane zostało ciało najbliższej im osoby przez tych, którzy mieli obowiązek przygotować je do pochówku. To są szczególnie bolesne chwile. I każdy człowiek, dla każdego człowieka są to wyjątkowo bolesne chwile, kiedy dowiaduje się, że ciało najbliższego nie zostało potraktowane z należytym szacunkiem. Po katastrofie smoleńskiej, panie premierze, my chcieliśmy wierzyć panu i pańskiej ekipie. My chcieliśmy wierzyć w te słowa. Pani minister Kopacz, sprawdzamy to kilka razy, to znaczy kiedy są układane zwłoki w trumnie, żeby nie doszło do najmniejszej pomyłki. Naiwnie być może sądziliśmy, że wojna polsko-polska przynajmniej na krótko została zażegnana. Dzisiaj dowiadujemy się tego, co nas niesamowicie boli, że zamieniono ciała ofiar, że w sekcjach nie uczestniczyli polscy prokuratorzy i polscy lekarze. A pan, panie premierze, mówi nam dzisiaj, że pani przeprasza, poseł, 49 sekund, czyli tak dodatkową minutę pani przedłużyła swoją wypowiedź. Obraża pan rodziny ofiar i nas tutaj wszystkich. Czy pan, panie premierze, zdaje sobie sprawę z tego, że pańskie zachowanie jest po prostu nieprzyzwoite? Pani poseł, ponad minutę.